Cześć! Witajcie na kolejnej wędrówce z łazikantami, ale zanim powiem wam, gdzie ruszamy, zasubskrybujcie nasz kanał i chodźcie z nami. Wyruszamy teraz ze Skowrona na górę Wapienną. Ile góra Wapienna mierzy? 507 metrów nad poziomem morza. Wybieramy się na górę Wapienną z tego względu, że mamy tam bardzo ciekawe pozostałości po działalności człowieka. A co tak dokładnie tam się znajduje, to zaraz się dowiecie. Tylko musimy tam dojść. Dzieciorki sobie wędrują, żona też. Mamy dosyć ciepło. Słoneczko nam wyszło, jest godzina 13. Około 2 godzin spędziliśmy na Skowronie. A teraz wędrujemy na Wapienną. Mamy jakiś kilometr do przejścia, do 1,5 kilometra. W kierunku właśnie tej naszej góry, bo będąc tak blisko, szkoda nie skorzystać z takiej możliwości, żeby tam się udać. Nie. Idziemy do drogi. Jeszcze niedawno śnieg tu wszędzie leżał, a teraz już wszystko nam się stopiło. Góry Kaczawskie skrywają masę tajemnic i często niedoceniane przez to, że to są niewysokie góry. Właśnie frajdy sprawia to, gdy je odkrywa się. My zaczęliśmy przygodę właśnie z Pogórzem Kaczawskim, z Górami Kaczawskimi i lubimy tu wracać, bo dzięki temu, że właśnie zaczęliśmy doceniać te piękne góry kaczawskie, dzikie, zaczęliśmy inaczej spoglądać też na świat, który coraz częściej jest przepełniony, zatłoczony. A tutaj człowiek odpoczywa, dosłownie. Siądzie sobie i może się rozkoszować pięknymi widokami. I siedząc możemy spoglądać na Skowron, koło którego przed chwilą byliśmy. Na górę Wapienną. I zaraz będziemy szli w tamtym kierunku, a później odbijamy na górę Wapienną. Przez to, jak jest zbudowana Góra Wapienna, ludzie się nią zainteresowali. A zbudowana jest przede wszystkim ze staropaleozoicznych skał metamorficznych, zieleńców i łupków zieleńcowych oraz filitów i łupków kwarcowo-serycytowo-chlorytowych z grafitem, z wkładką marmurów, wapieniami krystalicznymi, należącymi oczywiście do metamorfiku kaczawskiego. Wapienie krystaliczne było eksploatowane w starych kamieniołomach i wypalane na wapno w wapiennikach, które rozlokowane są właśnie u podnóży tej góry. Zamierzamy dojść do tych wyrobisk i pokazać wam również te stare piece wapiennicze, które tam są.
kiedyś w okolicach Wapiennej można było poruszać się ścieżką edukacyjną, która z tego co nam wiadomo w tej chwili już uległa, można powiedzieć, zniszczeniu przez czas, a też przez czynnik ludzki. Były tam tablice opisujące konkretne przystanki, miejsca, które odwiedzaliśmy, które moglibyśmy odwiedzić tam. A teraz niestety zobaczymy, co z nich zostało. Przekonamy się. Teraz będziemy szli już prosto na tą naszą górę, która jest właśnie tam. Można powiedzieć, że poruszamy się tą samą drogą, którą w poprzednim odcinku pokonywaliśmy, bo wtedy zboczyliśmy z drogi i poszliśmy właśnie troszeczkę tak jakby na Wapienną zamiast na Skowron, więc w sumie wracamy tą samą drogą, którą wyruszyliśmy na Skowron, który jest właśnie w tamtym kierunku. Nie byliśmy wcześniej tutaj, nie wiemy czego się spodziewać, jaka będzie to droga. Więc wszystko, że tak powiem, będziemy odkrywać po raz pierwszy. Co, Szymuś? Przez Skowron i Wapienna góra to są kurzy? Jak? Czy ta góra Skowron i góra Wapienna to są koledzy? Można tak powiedzieć. Leżą na pewno w tym samym paśmie, czyli które leżą w grzbiecie małym gór kaczawskich. Więc tak, można powiedzieć, że to są koledzy. Koledzy z sąsiedztwa. Więc Góra Wapienna jest zbudowana praktycznie z tych samych skał, co Skowron. Czyli piaskowce, wapienie, no i ludzie wydobywając właśnie na górze Wapiennej, jak sama nazwa wskazuje, wapień, tworzyli kamieniołomy. Ściany kamieniołomów sięgają tam nawet 20 metrów, czyli bardzo dużo. I zostaje nam ostatnia bateria, więc zobaczymy, czy nam się uda wszystko nagrać. Miejmy nadzieję, że się uda. Ale dla takich widoków czasem warto poświęcić się i pójść parę metrów dalej. No, widok jest nieziemski. Widać, jak chmury wędrują kotlinną jeleniogórską i zasłaniają nam w tej chwili już śnieżkę. Tutaj bliżej nas jest Stromiec, tak mi się wydaje, tak wygląda przynajmniej. Tu będzie gdzieś Szybowcowa tam dalej, w tamtym kierunku. No, powiem wam, że jest na co popatrzeć. A tam widać Jelenią Górę. Po prostu wow. A my wchodzimy na Wapienną. Już mamy kamieniołomy. Które tutaj całą górę przecinają. A dokładnie to my mamy wapiennik nawet. Super. Udało nam się dojść do wapiennika. I powiem wam, że nawet dwóch. I wyglądają fantastycznie. 18-19 wiek, gdy tutaj wydobywano wapienie i wypalano właśnie w tych wapiennikach. Uch. Można było łatwiej przejść, oczywiście ja wybrałem najgorszą z możliwych dróg. Ale wow, wow, niestety widzicie, środek już jest zasypany. Nagram ile się da i trzeba będzie wymienić baterię. Wow. Wow.
Piękne, co? Rób zdjęcia. Może uda mi się wejść na górę, zanim się bateria rozładuje. I zobaczymy, jak to wygląda z góry. Ojej, zarośnięte totalnie. Ktoś tu wycinał. Ale my musimy uważać, bo na szczycie będzie otwór kominowy, który też służył do zasypywania. Do środka właśnie wapieni. No, lepiej tam się nie wpaść. Lepiej tam nie wpaść. Przejdziemy kawałek tutaj. O. Dobry punkt widokowy, gdyby nie drzewa. No i mamy tablicę, do której zaraz podejdziemy. Porobię najpierw tutaj zdjęcia. Podchodzimy pod tablicę, która tutaj jeszcze stoi. Piece wapienne. Na górze Wapiennej znajdują się ruiny wapienników z XVIII-XIX wieku, o których wam mówiłem. I pierwszy piec powstał w latach 1779 roku, 1780, drugi w 1843 roku. I tutaj mamy bardzo ciekawe informacje, aczkolwiek nie jest tu napisane, że tutaj mamy pozostałości, ruiny. Widać tylko fundamenty, zarysy, a tu mieli domy osoby, które pracowały właśnie przy tych piecach wapienniczych. I tutaj mamy chociażby podpiwniczenie. To nie są pozostałości wapienników. To są pozostałości domów, z których korzystali właśnie pracownicy wapienników i tutaj pobliskich kamieniołomów, z których pozyskiwali wapienie. Przejdziemy jeszcze się kawałek, ale główny cel, to co chcieliśmy wam pokazać, dosyć szybko się udało nam zrealizować. Nie będziemy się tam zbierać, bo trzeba jeszcze wrócić do domu, a ja dzisiaj do pracy na nockę mam. Fakt, że jest młoda godzina, no ale trzeba się przygotować. Oj, tutaj strasznie, strasznie razi słoneczko, które wyszło zza chmurek nam dzisiaj. Chodźcie, chodźcie! Chodź, Milenka. Chodź, czekam na ciebie. Szymuś, zostaw. I znowu słychać strzały. Gdzieś tam. Gdzieś tam słychać strzały. Polowanko. Kolejne. Odstrzały. Tutaj mamy tabliczkę, tablicę z informacją o ambonach i pułapkach z feromonami na owady. A ja sobie tak myślę, żeby iść jednak którędy? Tędy? No niby tędy. Stwierdziliśmy, że idziemy jednak tędy. Że nie idziemy tą ścieżką edukacyjną, bo chcemy dojść do Wapiennej, do góry. I podejrzewam, że po drodze i tak trafimy na kamieniołomy. A my mamy przepiękną tutaj stąd panoramę. No i oczywiście pułapki feromonowe, o których była mowa na tamtej tablicy. Ale widok stąd na Jelenią Górę jest niesamowity. Ela, pięknie stąd widać Jelenią Górę. Fenomenalny widok. Jeszcze parę kroczków. Bo tu już jest nasza góra Wapienna. Z tego, co przynajmniej wyczytałem z mapy. No dobra. To Milenka z małą czekają, bo już są zmęczone. A my podejdziemy sobie do góry Wapiennej. Widoki są tu piękne. A przed nami szczyt góry Wapiennej.
Czyli można powiedzieć, że już na nią się wdrapaliśmy. Jesteśmy na szczycie Góry Wapiennej. Natomiast kamieniołomy są widoczni w tamtym kierunku. Jak coś ciekawego się pojawi, to wam pokażemy. Natomiast szczyt, jak widzieliście, jest totalnie zarośnięty. Tu widzimy jakiś parów. Tam pewnie, z tamtej strony, jest kamieniołom. Natomiast nam już zbrakło trochę czasu. Trzeba wracać do domu na obiad. Wróciliśmy z Szymonem do mamy i Milenki. Jak było? Stromo. Tak? Stromo, ale niestety nie spotkaliśmy kamieniołomów. Muszą być po drugiej stronie góry, tak. Szkoda, że nie poszliśmy, ale no, ciężko z Milenką. Ale taki piękne widoki to mamy za to tutaj. Warto by chociażby dla tych widoków przyjść tutaj, zobaczyć wapienniki i przejść się ścieżką, która tam prowadzi. Pewnie jakbyśmy poszli tą ścieżką, to byśmy doszli do tych kamieniołomów. Natomiast my musimy już uciekać. Musimy wracać do domu. Dlatego, jeżeli wam się podoba to, co robimy, to zostawcie subskrypcji pod naszym kanałem. Wchodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagrama i Facebooka. I dawajcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie mojej rady. A Milenka co ma do dodania? A stąd czas na do domu. Do domu, tak jest, czas do domu. My wam już mówimy, papa, do zobaczenia na kolejnej wycieczce. Papa, idziemy. O, samolot. Poczekaj. To dzisiaj będzie na obiad.